Bettina jest takim duchem nie tylko kobiecym, ale duchem rozsądku i rozwagi, prawdziwego umiaru. Nawet ta uczta, którą nam zaserwowała, daje nam możliwość prawdziwego, duchowego, takiego jak każdy by sobie życzył, posiłkowania w tym wszystkim, co jest dobre. Dobre albo najlepsze. Ta wystawa była dla mnie wielkim wyzwaniem, bo ta sala zawsze uważałam, że jest bardzo trudna. Choć ja bardzo lubię duże pomieszczenia, duże sale, także też bardzo chciałam tutaj zrobić wystawę. Te lampy, które wiszą u góry, wydaje mi się, że znalazły bardzo szczęśliwe zawieszenie. Tak samo jak ten stół, właściwie obrus piknikowy. Pomysł tej pracy już kiełkował wcześniej, ale właściwie dopiero w tej sali, gdzie go można widzieć schodząc po schodach, znalazł właściwe miejsce i właściwą realizację. Jeszcze powiem o tych moich makatkach, które tutaj akurat zrobiłam specjalnie, większe do tej sali, bo ja robię w takich formatach, jak większość z Państwa wie, formatach naturalnych, takich kuchennych. Te tutaj są trochę większe. Tak pomyślałam sobie, że w hucie jest wszystko większe, więc makatka może być też większa w hucie. Może stać się też i transparentem tutaj. Bettina jest artystką spoza głównego nurtu w polskiej sztuce. Nie uczestniczyła nigdy w jakichś prestiżowych wystawach zbiorowych czy w takich prezentacjach polskiej sztuki za granicą. Niemniej wydaje mi się, że jej twórczość jest niesłychanie konsekwentna. Przez te kilkadziesiąt lat, idąc zupełnie swoją indywidualną drogą, wypracowała pewną wartość, która jest w sztuce już czymś trwałym. Uczta, która jest pracą niesamowitą, bo ona odnosi się jak gdyby do czasu teraźniejszego, czasu, w którym niby jest ta uczta, możemy sięgać po bardzo atrakcyjne dania z rzeczywistości, ale tak naprawdę te dania są pozorem. Praca, uczta jak gdyby demaskuje ten pewien bardzo atrakcyjny pozór, który rządzi dzisiaj rzeczywistością. Mnie się takie relacje właśnie ogromnie podobają, gdzie mamy zestawienie tradycji, wartości i zwyczajności. Z jednej strony tchną taką codziennością, czy mówimy o tych lampach, o tym semaforze, o tych kwiatach, a z drugiej strony jest w nich taki ładunek, powiedziałbym, tradycji. Te obrazy są bardzo dowcipne i cyniczne czasem, a przy tym pogodność trzyma. Na pewno warto zobaczyć i zastanawiać się. Nowa Huta, dzielnica Krakowa, w której spędziłem swoje dzieciństwo, swoją młodość, tu chodziłem do szkoły. Tu po lewej 104, pierwsza szkoła podstawowa, do której chodziłem, a po prawej, za tym żółtym blokiem, kolejny 17, nasze pierwsze mieszkanie, które pamiętam. Mama, tata i dwóch małych chłopaków, mieszkaliśmy na 30 paru metrach kwadratowych. Tu za drzewami, których wtedy jeszcze nie było, jest moja szkoła, liceum trzecie, ogólnokształcące. Chodziłem tu do klasy biologiczno-chemicznej. Było nas dwóch chłopaków, reszta dziewczyny. Większość z nas mierzyła w medycynę albo właśnie jakieś studia z tym związane. Kraków to jest z jednej strony cudowne miasto, z drugiej strony miasto, kiedy można bardzo dotkliwie dotknąć tego tak zwanego szklanego sufitu, kiedy wiadomo, że się już więcej zrobić nie da. Kiedy było wiadomo, że nie będę mógł tutaj robić specjalizacji, że nie będę mógł tutaj zrobić doktoratu, nie będę się mógł dalej tutaj rozwijać, otworzyły mi się drzwi warszawskie. Tam okazało się, że mogłem rzeczywiście otworzyć specjalizację, podjąć pracę w klinice. Równolegle jakby drugim torem szła działalność literacka. Szlifowałem swoje warsztaty dramatopisarskie. Udało się w zasadzie laureatem kilku konkursów wystawić jedną ze sztuk w Nowym Jorku na United Soro w Broadway Festival. A potem zostawiłem to wszystko.
po to, żeby zająć się gdzieś hospicjum. W pierwszych latach, kiedy Paweł podjął decyzję o przeniesieniu na Podlasie, to byliśmy, delikatnie mówiąc, bardzo niezadowoleni z małżonkiem, obydwoje. Bo uważaliśmy, że on powinien robić karierę naukową, że powinien po doktoracie zrobić habilitację, być w Warszawie jeszcze. Ale Paweł powiedział znowu tak, mamuś, ty wiesz, tam są tacy dobrzy ludzie, biedni, ale wiesz, jacy oni są dobrzy. Zrozumiałem, że życie ludzkie jest tak kruche, że trzeba w nim robić tylko te rzeczy najważniejsze. Dzisiaj jestem, jutro może mnie nie być. Dobrze byłoby zrobić coś takiego absolutnie wariackiego, absolutnie potrzebnego i pomyślałem sobie, że właśnie zrobię coś takiego, że jeżeli mam tą wiedzę, mam tą pasję do medycyny paliatywnej, to założę hospicjum w jakimś miejscu, gdzie nikt w cudzysłowie przy zdrowych zmysłach by się tego nie odważył zrobić. I zrobiłem sobie tak zwany, jak to opowiadam czasami, odwrotny biznesplan. Postanowiłem znaleźć takie miejsce, gdzie będzie na pewno daleko, na pewno się nie będzie opłacało i na pewno będzie to potrzebne. Niedługo szósty rok, kiedy bez ani grosza ze strony państwa, bez wsparcia NFZ-u, ponad 200 osób otrzymało pomoc. To jest stale około 20 kilku podopiecznych. Także myślę sobie, że najważniejsze to jest tak zagospodarować swoje własne życie, żeby ono przeszło z sensem, mądrze i dobrze. Dla mnie to oznacza to, co robię w tej chwili. Zawsze robił te rzeczy, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Pojechałam na Podlasie, podchodziły do mnie panie, chciały mi w rękę całować. Mówią, takiego anioła nam pani tu przysłała, takiego dobrego człowieka. On już jest nasz, to nie jest wasz człowiek, to już jest nasz człowiek. No byłam tak strasznie wzruszona. Mogę sądzić, że jakoś tam wrósł i mam prawo być z niego dumna, prawda?